Ojciec zawsze też mi obiecywał. Marcin, będziesz miał swoje dzieci, to pogadamy. Nie mogę doczekać się tej rozmowy. Tato, mam swoje dzieci, gadaj. Marcin, bycie ojcem polega na tym, że musisz codziennie pytać swoje dziecko, czy pani wam coś zadała. Żeby mu pomóc w nauce. Nie, nie, nie. Żeby go psychicznie dręczyć. Oczywiście coś tam pomagasz. Ale jeżeli będzie matematyka, to mówisz, idź do matki. Marcin, bycie ojcem polega na tym, że musisz cały czas czepiać się oceny. Pytasz, kto w klasie dostał lepszą ocenę niż twoje dziecko. Mówię, tato, a co jak moje dziecko będzie najlepsze? No, my z matką nigdy nie mieliśmy tego problemu. Ale gdyby się tak okazało, to wtedy mówisz, inni mnie nie interesują.